Ja tylko chciałam dokończyć to, co Asia powiedziała. Ona trzy tygodnie temu się modliła za moje stopy. Od wielu miesięcy, z większymi, mniejszymi przerwami, bardzo mnie bolały. Wstawałem rano, to praktycznie musiałem chodzić na palcach. I właśnie kiedy ona się za mnie pomodliła, od tamtej pory po prostu nie ma bólu. Amen. Amen. Teraz chcę bardzo uczulić na coś. Będę o tym coraz więcej mówił, bo są dwie sprawy takie. To jest to, że ty musisz wierzyć w swoją wiarę, a po drugie, to ty musisz wierzyć w swoje obdarowanie. To jest bardzo ważna sprawa. Rozumiecie? Ja będę coraz mocniej na to naciskał w Kościele. Musisz wierzyć w swoją wiarę i wierzyć w swoje obdarowanie. Bo ja mam pokokartkę często tego, że tłumaczę wielu z was, którzy jesteście obdarowani, że jesteście obdarowani. Bo tu się okazuje, że wielokrotnie to ja bardziej wierzę w was, niż wy w siebie, a to jest chore. Sorry, to nie tędy droga, rozumiecie, o co chodzi? Bo kapłaństwo jest powszechne, a nie indywidualne. Wiesz, to trzeba bardzo, to jest bardzo ważne. Uzdrawiasz chorych, tak działa przez siebie Bóg, kropka, uzdrawiaj chorych. Tadek ma takie precyzyjne słowo wiedzy, że ja nie słyszałem takiego precyzyjnego słowa wiedzy jeszcze, nigdy w życiu, w takiej ilości. Czasami widzicie, podchodzi coś do mnie, mówi na ucho. To mi nie mówi na ucho enigmatyczne jakieś rzeczy, tylko on mi mówi datę, czas, miejsce, wygląd, kolor. Rozumiecie, zjawiska. Musisz wierzyć w swoją wiarę. Wierzenie w swoją wiarę polega na tym, że jeżeli ty wczoraj modliłeś się i wierzyłeś o coś, to ty dzisiaj się nie zastanawiaj, czy ty wczoraj uwierzyłeś. Ja mam na przykład. Jak wiecie doskonale, jestem lekomanem. Co zrobić? Nikt nie jest doskonały. Nie żartuję oczywiście. Pakowałem się wczoraj, bo wyjeżdżam do Poznania dzisiaj. I moje, żydą moją żywność pakowałem, bo ja się żywię proszkiem różnego rodzaju. I, no jak kosmonauta. I sobie tam pakowałem to wszystko, żeby się rano nie pakować, bo tak wstałem przed czwartą rano, żeby się nie chciało wcześniej, więc... No, suplementomanem. I taka myśl mi przychodzi do głowy. Ja tam coś wziąłem, wiesz, nie? A Duch Święty mówi, słuchaj, spakowałeś wczoraj to? Tak. Tu masz spakowane. I tak też podchodź do każdego aspektu wiary. Jeżeli ty wczoraj w coś uwierzyłeś, to dzisiaj nie mów, znaczy nie zastanawiaj się, czy to, w co wczoraj uwierzyłeś, to była wiara. Ty uwierzyłeś wczoraj, rozumiesz, o co chodzi? Ty dzisiaj masz powiedzieć tylko, dziękuję, że mam. I nie potrzebujesz mieć żadnego ruchu emocjonalnego w środku. Możesz mieć w środku tysiące zaprzeczeń. Tysiące zaprzeczeń. Całe twoje jestestwo może zaprzeczać temu, że wierzysz. A ciebie ma to główne obchodzić. Bo ty wczoraj uwierzyłeś, to musisz wierzyć w swoją wiarę. I musisz wierzyć w swoje obdarowanie. Rozumiesz? Jeżeli jesteś urzędnikiem Bożym, to wierzysz w to, że jesteś urzędnikiem Bożym, jest namaszczenie na urzędzie i idziesz działać. Jeżeli działają przez ciebie dary duchowe, to działają przez ciebie dary duchowe. Ty się nie zastanawiasz. Ty nie myślisz. Rozumiesz? Koń ma wielki łeb, niech myśli. Taka jest prawda. Rozumiecie, ludzie? Jesteśmy kościołem ultracharyzmatycznym. My się nie mamy zastanawiać, tak? Tylko mamy iść do przodu. Ja rano wstaję i ja wiem, kim ja jestem. I co ja posiadam? Rozumiecie, o co chodzi? Ja się nie zastanawiam każdego ranka, kim ja jestem i czy na pewno dzisiaj coś przez mnie będzie działać. Się w ogóle nie zastanawiam, ponieważ to On coś mi dał, rozumiecie? A w moim Piśmie Świętym przeczytałem, że nieodwracane są powołania i dary Boże. Także jak coś dał, to On nie zabiera. Grzeszył będziesz, a dary będą działać. Słyszałeś o takim czymś? Że będziesz w grzechu, a dary będą działać. Nie masz siedzieć w grzechu, ja nie o tym mówię. Ja mówię, żebyś zrozumiał, jak to działa.
Mnóstwo kaznodziei mówią, ktoś jest w grzechu, dary nie działają, więc jesteś zgłupiał do końca. Dary to dary. Bo Boga znowu obchodzisz i ty grzeszysz. Grzech to jest twój problem, a nie Boga. Ludzie to myślą, że Bóg dał dary, człowiek grzeszy, Bóg przed zabrał dary. Bo to jest taka mentalność, to co Michał powiedział w ogóle, to jest życie w mentalności coś za coś. Jestem cacy, działają dary. Jestem B, przyszła Bozia, dary zabrała. Wiesz, o co chodzi? Drodzy tak krzywią, a diabeł z całą ekipą stoi i patrzy, czy ten kredyt tak uwierzy, czy tak nie uwierzy. Że jak on tak uwierzy, to nie mają drzwi otwarte, przychodzą, rabują, zabierają i koniec. A ludzie potem mówią, no tak, pan odebrał. Człowieku, pan odebrał? Bez przesady.